Was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem jest to rozpakowanie produktu, którego na polskim YouTube jest naprawdę niedużo. Mianowicie będzie to lustrzanka Nikon D5200 wraz z obiektywem kitowym w zestawie 18-55. Dokładnie taki mam obiektyw, ten słabszy niestety, no ale zawsze coś. I na początek będzie rozpakowanie tego produktu, właśnie przybliżę Wam, jak to wygląda, co się znajduje w pudełku, a w kolejnym filmie będzie recenzja tego produktu, przybliżę Wam jego parametry, opiszę, jak się sprawuje, podzielę się z Wami opiniami właśnie na jego temat. Także zapraszam Was serdecznie w tym filmie na rozpakowanie. I słuchajcie, moi drodzy, tym razem na rurs wrzucamy lustrzankę Nikona. Jest to lustrzanka serii D, dokładnie D5200, wraz z kitowym obiektywem 18-55, czyli tym słabszym. Jest jeszcze dostępna wersja 18-105, jest niestety ona droższa i dlatego nie mogłem sobie na taki zakup pozwolić. Na razie jest taki startowy obiektyw, później te obiektywy będę dokupował. I jak wygląda pudełko kolorystycznie? Czarno, takie charakterystyczne, brązowe jak dla Nikona. Tutaj oznaczenie obiektywu i modelu aparatu. Na górze również takie zdjęcie podglądowe wraz z logo Nikona. Po lewej stronie również podobne informacje. Obiektyw ze stabilizacją obrazu, to też warto dodać. Z tej strony również coś podobnego. No i tutaj mamy troszkę więcej informacji. W języku angielskim, tak? Angielskim. Jest tu język polski, gdzieś nie ma języka polskiego, słuchajcie. Nie wysilili się za bardzo. Aczkolwiek, no tutaj mamy to, co jest, co się znajduje w pudełku, tak? Oraz wymagania dla oprogramowania dostarczonego w zestawie. Tak się prezentuje pudełeczko, bierzemy się za jego skromne rozpakowanie. Co znajdziemy w środku? Już za chwilę się dowiemy. Otwieramy. I zobaczmy, naszym oczom ukazuje się instrukcja obsługi w języku polskim, Nikon D5200, instrukcja, taka lekturka do poczytania wieczorem przy łóżku. Kolejna karteczka to jest w kilku językach, jakaś broszurka pewnie dotycząca informacji dla naszych klientów, tak, dokumentacja aparatu, ładowarka, czy takie dodatkowe instrukcje. Kolejna sprawa to jest jakaś ulotka dotycząca obiektywu, jak obsługiwać obiektyw i tak dalej. Następnie ulotka od Nikona, co możemy przeczytać, jakie mają produkty i tak dalej. Kolejna sprawa to są karty gwarancyjne, 2 lata gwarancji na obiektyw, jak i na body, tak, do aparatu. Następnie mamy płytkę jedną, wydaje mi się, że powinny być dwie. Aczkolwiek najważniejsze jest oprogramowanie, tak? Jest oprogramowanie, jest. Druga płytka bodajże była z manualem, tak? Nie wiem, czy jest tutaj, czy nie, już nie chcę się rozpakowywać. W każdym razie mamy CD-k. Dalej mamy już takie bardziej ciekawsze rzeczy. Co wyjmiemy na początek? Wyjmiemy sobie obiektyw. Obiektyw w folii bąbelkowej, czyli będziemy mieli zabawę wieczorkiem ze strzelaniem z tej torebeczki. Wyjmujemy sobie obiektyw i zobaczmy, co tutaj mamy. Taki skromny, nieduży obiektyw. Tak się on prezentuje, zabezpieczony ładnie. Także tutaj nic nie powinno ulec uszkodzeniu. Nie tłucze się nic, także trafił on do mnie w całości. Tak się prezentuje obiektyw. Dalej zajmiemy się akcesoriami może na początek. Mamy tutaj jakąś przejściówkę, tak? Zapewne do ładowarki na gniazdko europejskie, wtyk europejski. Kolejno mamy kabel AV, tak, kabel z cinczami, kabel do telewizora, czyli możemy bodajże na żywo sobie podglądać to, co w wizjerze lustrzanki. Taki kabelek jest w zestawie. Następnie grzebiemy dalej. Co mamy? Jest to ładowarka do akumulatorka od Nikona, oryginalna, tak się prezentuje, tu mamy w ten sposób otwieraną i tu pewnie ten element wkładamy gdzieś jakoś tak, to później sobie do tego dojdę. Następnie mamy sobie pasek do naszej lustrzanki, taki pasek parciany, bardzo ładny Nikon, zawsze miałem sentyment do Nikonów. Następnie mamy kabelek do USB, do komputera, z tym standardowym takim USB nietypowym, tym takim małym jak do aparatów, wiadomo, o co chodzi. Czy coś tam jeszcze mamy? Mamy oczywiście akumulatorek do
naszej lustrzanki, taki nieduży. O pojemności już Wam mówię, 1030 mAh, czyli dużo nie zawojujemy tym akumulatorem, tak, dlatego polecam sobie kupić grip do tej lustrzanki i zastosować sobie paluszki akumulatorki. Będzie wtedy najwygodniej. I co mamy jeszcze? Oczywiście samą lustrzankę, nic poza tym już z akcesoriów nie znajduje się w środku. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno nic więcej tutaj nie znajdziemy, dlatego pudełeczko idzie na bok. Aha, przepraszam, jeszcze jest coś takiego, nie wiem do czego to służy, zaraz się dowiem, to było w zestawie. Tutaj gdzieś sobie wygrzebałem, ale poza tym już nic nie ma. Dobra, bierzemy się za body. Ładnie zapakowany. Tak się prezentuje nasze lustro. Zobaczcie. O, bardzo ładnie. Co tutaj powiedzieć o tym? W kilku takich prostych słowach mamy ekran 3-calowy, ekran obrotowy, dlatego mogę sobie w tym momencie, nagrywając filmy, mogę sobie widzieć, co mam widoczne tutaj w wizjerze. Tak się to prezentuje, słuchajcie, na przodzie, a właściwie z tej strony tutaj dla operatora mamy dostępny wizjer, mamy wyświetlacz dostępny, przyciski takie jak menu, info, AEL, AFL, przełącznik, tutaj mamy, możemy sobie odpalić podgląd zdjęć, klawisze funkcyjne oraz przybliżanie, oddalanie i usuwanie zdjęć. Większość znalazła się na górze, są to oczywiście mikrofon stereo, left, right, głośniczek, pokrętło, zmiany tutaj trybów, przełącznik live view, zdjęcia seryjne, info, nagrywanie czy spust migawki oraz włączanie aparatu. Z lewej strony mamy przycisk funkcyjny, możemy sobie zaprogramować przycisk do zdejmowania obiektywu. Tutaj pod tą zaślepką mamy natomiast gniazdo mikrofonu, gniazdo HDMI, USB oraz gniazdo, do którego możemy podłączyć przykładowo GPS-a, tak? Na górze mamy tą stopkę, gdzie możemy sobie lampę błyskową dodatkową zamontować, bądź też mikrofon. Tak się to prezentuje, słuchajcie. I oczywiście tutaj mamy miejsce na obiektyw. Tego nie będę w tym momencie zdejmował, to już na spokojnie sobie poza kadrem zamontuję ten obiektyw. Odpalimy sobie ten aparat już w recenzji, nie będę w tym momencie się z tym bawił. Także jeśli chodzi o rozpakowanie, to jest na tyle. Taki rzut jeszcze okiem, co mamy w środku, w tym zestawie. Takie elementy się tutaj znajdują. Ja się biorę za zabawę z tym aparatem, za testy i podzielę się z Wami wrażeniami w recenzji. To wszystko w tym filmie. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Do następnego razu. Cześć!